Dzień dobry, nazywam się Dariusz Kapron, jestem menadżerem do spraw produktów i szkoleń marki Gardena. A ja nazywam się Tomasz Szostak, prowadzę bloga z ogrodem na ty i w waszym imieniu będę zadawał pytania. Zapraszamy! Mamy przed sobą na stole już naprawdę duże urządzenia, duże gabaryty. Jakbyś nam w skrócie powiedział, do czego służą, gdzie możemy te urządzenia wykorzystać? Hydrofory bardzo podobne mają zastosowanie co pompy ogrodowe, o których już mówiliśmy. Pompy ogrodowe służą do nawadniania, do mycia. Są to urządzenia, które oprócz wydajności mają dość duże ciśnienia, umożliwiają pracę zraszaczy. Hydrofory mają dokładnie takie samo przeznaczenie, natomiast są o wiele bardziej komfortowe w użytkowaniu. Pompa ogrodowa włączy nam się, gdy do niej podejdziemy, naciśniemy przycisk albo włożymy wtyczkę do gniazdka. Natomiast hydrofor stale jest podłączony do sieci, a uruchamia go włącznik hydroforowy. Czyli będąc na końcu ogrodu, naciskając przycisk w pistolecie, ten hydrofor nam się uruchomi kilkadziesiąt metrów dalej. Po zakończonej pracy, gdy przerwiemy to pracę, hydrofor nam się wyłączy. Powiedz, czym się charakteryzują te hydrofory? Tak jak tutaj widzę, te dwa duże, tak jak się już domyślam z naszych poprzednich spotkań, to są pewnie jakieś zewnętrzne, natomiast te chyba zanurzeniowe. Mamy tutaj przede wszystkim podział na, tak jak w przypadku pomp ogrodowych, na powierzchniowe i zanurzeniowe. Natomiast hydrofor zazwyczaj jednoznacznie nam się kojarzy z tym zbiornikiem. Tutaj jest hydrofor zbiornikowy. Tutaj mamy hydrofor bezzbiornikowy, hydrofor elektroniczny, który również jest uruchamiany poprzez włącznik hydroforowy. I mamy pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe, w których jest wbudowany również włącznik hydroforowy. One też będą się automatycznie włączały i wyłączały przy poborze wody. Do czego nam służy w takim razie ten zbiornik? Skoro te trzy nie mają zbiornika, ten ma. Jakie on ma zadanie? Zbiornik w hydroforach jest potrzebny przy małych poborach wody, żeby ograniczyć częstotliwość włączania i wyłączania pompy, co bardzo niekorzystnie wpłynęło na jej żywotność. Natomiast hydrofory elektroniczne są bardzo praktycznymi urządzeniami wtedy, gdy mamy stałe pobory wody. Na przykład, gdy zasilamy systemy nawadniania, gdy podłączamy jakieś zraszacze. Wówczas ten hydrofor nie ma takiego cyklu włączenia i wyłączenia, co również mogłoby powodować, że zraszacz będzie miał trochę większy zasięg, trochę mniejszy. Tylko te hydrofory przy spadku ciśnienia, te akurat w granicach 1,8 bara, uruchomią się i pracują cały czas w trybie ciągłym, utrzymując stałe ciśnienie. Pompy zanurzeniowe działają dokładnie tak samo, tylko że mogą być stosowane wówczas, gdy odległość do lustra wody jest znacznie większa niż w przypadku pomp napowierzchniowych, ale ta sama sytuacja była przy pompach ogrodowych. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze hydroforu? Zasady doboru mocy hydroforu, czyli pompy, która jest zamontowana na hydroforze, są dokładnie takie same jak w przypadku pomp ogrodowych. I najlepiej powiedzieć specjaliście, jakie mamy swoje oczekiwania i potrzeby. On nam obliczy odpowiedni parametr. Natomiast jeżeli chodzi o wybór urządzenia, które będzie bez zbiornika lub ze zbiornikiem, to tak. Jeżeli chcemy zasilać domek letniskowy, przyczepę kempingową, czy alternatywne ujęcie wody, gdzie zasilamy na przykład spłuczki w toalecie, sugerowałbym, żeby to był hydrofor zbiornikowy, bo tam jest tendencja do tych bardzo małych poborów wody, do tego dużego zróżnicowania w poborach wody. Natomiast jeżeli chcemy zasilać zraszacze, automatyczne systemy nawadniania, zdecydowanie polecam hydrofory bezzbiornikowe, które utrzymają nam stałe ciśnienie. Dobrze, Darku, wydaje mi się, że wiemy już wszystko, także chyba spróbujemy którąś pompę, którą polecasz. Ja myślę, że najciekawsza będzie ta. Jest to hydrofor elektroniczny, który ma wiele dodatkowych funkcji, ale o tym może opowiemy, jak będziemy już ją podłączać i testować. Jasne, zapraszamy. W przypadku hydroforów elektronicznych procedura uruchomienia jest dokładnie taka sama jak w przypadku każdej pompy napowierzchniowej. Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać pompę. Następnie podłączamy wąż ssący. W tej chwili możemy już podłączyć szybko złączkę na stronie tłoczącej. Ostatni krok to podłączenie wtyczki do gniazdka. Teraz możemy już uruchomić pompę. Menu na wyświetlaczu poprowadzi nas krok po kroku. Hydrofor jest w pełni automatyczny. Po naciśnięciu przycisku w pistolecie hydrofor uruchomi się. Na wyświetlaczu na bieżąco mamy podgląd o aktualnym przepływie wody i ciśnieniu. Po zwolnieniu przycisku hydrofor wyłączy się.
Hydrofory zbiornikowe, hydrofory elektroniczne, pompy zanurzeniowe z łącznikiem hydroforowym. Mam nadzieję, że teraz wybór będzie łatwiejszy. Gdybyście Państwo mieli dodatkowe pytania, zapraszamy na naszą stronę gardena.com lub o zadawaniu pytań na bezpośrednio adres mailowy serwis@gardena.pl. Dziękuję. Ja Tobie, Darku, dziękuję za przedstawienie tych urządzeń. Wiem już teraz, na co zwracać uwagę i czym się sugerować przy ich wyborze. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.